Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Manelcrafta i dzisiaj zrobimy miejsce na portale, dlatego że tutaj mieści się tylko jeden portal, a my tych portali mamy, uwaga, Dimensions, tyle. Tyle mamy tych portali, z czego jeden jest na górze, jest to portal do Twilight Forest, poza tym no to portal do Netheru mamy tutaj. I jest troszeczkę lipa, jeśli chodzi o inne portale. Mamy też enchant metalurgii. Nie wiem, co on robi. Potrzebujemy jeden level. Domyślam się, że on przepala. Jeśli będzie. Czy mogę je zamienić? Jednak nie. Jeśli będziemy. Jeśli będziemy zadowoleni z tego metalurgy, jeśli on faktycznie przepala, to sobie połączę te dwa kilofy w jeden. Plus jeszcze nałożę naprawkę. Natomiast teraz nie będę się chyba na tym raczej skupiał, a zacznę się skupiać na tym, że musimy wybudować nowe pomieszczenie. Musimy przebudować nasz domek. Myślę, gdzie to zrobić. Ja bym to zrobił gdzieś na dole. Nie jestem jeszcze do końca pewien, gdzie, bo tu są podwodne kejwy wszędzie. Tak czy inaczej, zróbmy sobie tu dziurkę. A, dobra, bo tutaj jest ta nasza farma. Okej, więc jeszcze nie. Więc jeszcze nie tutaj. Gdzie by to mogło być? Tak się zastanawiam teraz. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce. Już tutaj jakby nie mam w ogóle miejsca, żeby ten domek rozbudowywać. Już jest wszystko zagospodarowane po prostu w 100%. Chyba, że tutaj bym coś dobudował, ale to mi się tutaj nie podoba. Nie widzi mi się jakoś, żeby to tutaj przebudowywać. Więc na razie to zostawię tak, jak jest, tą stronę domku. Z tej strony, tutaj pod tym balkonem, byłoby za małe pomieszczenie. Tutaj pod schodami też byłoby zbyt małe pomieszczenie. Ja też nie jestem zbyt dobry, jeśli chodzi o przebudowywanie już rzeczy, które są skończone. Zwykle wygląda to tragicznie. Lepiej mi idzie, jak przebudowuję coś, co jest przynajmniej rozpoczęte i nie jest jeszcze w 100% dokończone i zagospodarowane. Trzeba sobie ziewnąć. Czekajcie już. Dobra, muszę się odtabować jeszcze na szybko. I teraz tak. No muszę się zastanowić. Muszę się zastanowić, jak by to rozwiązać. Mógłbym zrobić na pewno drugie takie piętro, ale no nie chcę tego rozbudowywać za bardzo w ten sposób. Tutaj jest to, tam jest woda. Tam jest woda, tutaj jest ta farma. Tutaj jest takie wgłębienie. To jest jedną kratkę od tego. Tu są dwie przerwy. Czyli nie, będzie niesymetrycznie, jeśli to zrobię. To będzie brzydko. A tutaj? Dokładnie tak. Moglibyśmy zrobić tutaj takie jeszcze przejście, troszeczkę ukryte. A ja już nawet mam pomysł, jak je ukryjemy. Tylko potrzebuję dużo, dużo, dużo kamienia. Dużo, bardzo dużo kamienia. Przede wszystkim kamień. Stone, to jest stone zwykły. Mam tylko jeden, mam trzy. Okej, to niech to się połączy. Koble niech się przepalają. To odłożę tu. To odłożę tu. My teraz idziemy. A, jeszcze drewno. No przecież. I tej strzały już nie potrzebuję. Drewienko. Dobra, wystarczy mi tyle chyba na razie. I jeszcze chciałbym. Glowstone może. Nie wiem, na razie jeszcze. Zobaczymy, jak to rozwiąże. O nie, trzeba ziewnąć. Obraz. Na pewno obraz. Na pewno chcemy obraz. Zrobimy sobie takie ukryte przejście z obrazem. Myślę, że to będzie całkiem ciekawy pomysł. Na razie go nie będę stawiał. Po prostu zróbmy to w ten sposób. I teraz tak. No tu musi być przejście takie dość duże. Czy przejście? Podłoga też nie. Nie podłoga. Brakuje mi słowa. Jakby to nazwać?
Pomieszczenie musi być samo w sobie dość duże. Na tyle duże, aby było możliwe postawienie w nim co najmniej kilku portali. Tam jak widzicie, wagonik sobie cały czas pracuje, on sobie zbiera tą trzcinę, co wypada. A możemy to też tutaj dorównać. No dobra, zmarnowałem drewno, to nie było potrzeby, żeby to tutaj robić. Ale trudno, no niech tak będzie. Na pewno trzeba będzie to tutaj zabudować stonem. To sobie zaznaczę, żebym wiedział, że to tutaj jest do zabudowania. Tutaj mamy wysokość 2,5. 2,5 bloku. Więc zrobimy dokładnie to samo tutaj. Ale mam fajny pomysł na bardzo nietypowe oświetlenie. Walcz ten glowstone. O nie, nie. Nie chcę glowstone. Zrobimy sobie oświetlenie z lawy. Myślę, że to jest fajny pomysł. Pytanie, czy mam jakieś wiaderka z lawą? Nie mam żadnych wiaderek z lawą. A to szkoda trochę. Nie mam więcej wiaderek nigdzie? Nie mam. No dobra, na razie niech tyle wystarczy. Nie mogę sobie otwalić mapy, kiedy... Ej. Kładź się. Kładź się, bo musimy iść po lawę. No. Gdzie ja tutaj mam lawę? Najbliżej. Przy wiosce do porwań może? Nie widzę tu nigdzie lawy. Tu jest lawa. A to jest dość daleko. No dobra, przejdźmy się na tą pustynię naszą. Nasi wieśniacy, jak widać, chodzą. Pustynia. Wybierzmy się na pustynię i zobaczmy, czy może tutaj nie będzie nigdzie żadnej lawy najbliżej. Follow? Tak, tutaj jest lawa. Bardzo bliziutko. Więc nie będzie z tym problemu. No mogłem zrobić więcej tych wiaderek, no ale szkoda mi było trochę żelaza. Ale żelaza i tak mam sporo. Kurde, ach, te moje dylematy, nie? Tak czy inaczej, no 4 wiaderka nam nie wystarczą. Ale zrobimy sobie sufit lawowy. Mam nadzieję, że to będzie jakoś wyglądać. To się okaże. Może lepiej wyglądałyby ściany z lawy. No nie wiem. Tak czy inaczej zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować. A to jest w ogóle moje pierwsze wiadro lawy, jakie podniosłem w tym świecie. To ciekawe, że aż dopiero dostałem tego achievementa. No trudno. Tak czy inaczej lecimy z powrotem do portalu. Będę chyba musiał... A cóż to jest? A, to jest jakaś studnia. Wysuchnięta. Nie, ciekawe. Jest jeszcze coś, też jakaś studnia. No nic, my wracamy do domu. I będę musiał takich kursów zrobić raczej kilka. Myślę, że akurat robienia tego sufitu wam oszczędzę. A na tą chwilę samo budowanie pomieszczenia, no to wam wszystko pokażę z tego. Gin. Nic nie dropnął, a szkoda. On nie dropił przypadkiem piasku? Nawet nie wiem, możecie mi napisać, jeśli pamiętacie. Ja nie pamiętam. Wracamy do domu. I teraz tak, no, tego nie potrzebuję w tej chwili. Potrzebuję tego. Schodzimy na dół, ale jestem głodny, tak szczerze. No dopiero jadłem śniadanie, takie dwie malutkie bułeczki dostałem od mamy, mama mi kupiła. Takie dwie malutkie bułeczki na mnie to troszeczkę za mało. Ten portal ma tutaj takie coś, okej, okay, dobra. Więc to pomieszczenie zrobimy nawet i na trzy kratki wysokości. To jest na tyle. Dlaczego na tyle? Dlatego, że... oj, za dużo wykopałem. Wracając, dlatego aż tyle, że no mózg, pracuj. Program mózg nie odpowiada. Nie chciałem robić tego sufitu z kobla. No dobra, trudno. To faktycznie tak może zainwestujemy w ściany, żeby były takie ładne, lawowe przerwy pomiędzy portalami. Może to też jakoś się będzie prezentować. Myślę, że nawet będzie ładniej niż cały lawowy sufit. Zakop tą dziurę.
I zakop tą dziurę. I tak to jest, jak się za szybko kopie. Tego tu nie chcę. Czy takie pomieszczenie mi wystarczy? Na tą chwilę chyba musi. A więc tak. Ściany. No i brakło mi stołu. Musimy iść po więcej. Łącz się. I teraz tak. Co ja bym tu chciał? No po pierwsze to tak, na pewno. Tutaj trzeba to rozkopać. Troszkę się pośpieszyłem z tym. I tutaj tak, na pewno tego się trzeba pozbyć. Tego nie ma już. I sufit. Kolejne elementy sufitu wykładamy. Może jakbym sobie zaznaczył koblem. Chociaż nie, dobra. Szkoda na razie kobla na to. A postawmy sobie tu obraz, tak z czystej ciekawości. Nie ma na tyle dużych obrazów? Naprawdę? Nie da się tego przewinąć w żaden sposób, czy coś? No trudno. Ale możemy sobie tutaj postawić na przykład obrazek. Co by tu dać? Tutaj są trzciny cukrowe, więc tak, żeby łatwo było poznać, że ja to będę wiedział, że to jest trzcina, ale wy niekoniecznie musicie wiedzieć. Naprawdę nie da się tego w żaden sposób przesuwać? Ciekawe. Tu jest ten. No to ciekawe, skąd ja to wybrałem. A, skóry, stąd się to wybrało samo. Tak czy inaczej, na pewno tutaj możemy dać taki obrazek, bo to będzie tutaj pasować z tym ocelotem. Tak, z ocelotem, no. A moim zdaniem to tutaj pasuje. Wiemy, że tutaj będzie teraz bambus, no bo na obrazie jest bambus. No i taka głupotka, mała, a cieszy, nie? Niech będzie coś takiego. O, 8. Troszeczkę tego za mało. Potrzebujemy tego więcej. Dołożę tutaj jeszcze jeden stack. 16 to jest bardzo mało. Jakby to jeszcze tutaj. W ten sposób, coś takiego. No, być może, niech tak będzie. I teraz tak, trzeba tutaj to zabudować po pierwsze. Mogłem wykorzystać to, że to naturalnie tak było, no już trudno. To trzeba na pewno skopać. To. Jak to jest? Tutaj jest jedna kratka, tutaj jest jedna kratka. Coś takiego. Czy to jest na pewno symetryczne? Nie mam do tego pojęcia. Chyba nie jest. Chyba nie jest i chyba nie będzie. Dokładnie, nie będzie. Musiałbym tu zrobić inne przejście, to na pewno. Tylko nie wiem jakie. Więc na razie niech to tak zostanie, jak jest. O, tłoki zadziałały. Zebrał się. Jak to się zwie? No, bambusy. Się zebrały. Bierzemy więcej. Stołna. I lecimy budować dalej. Teraz tak, to trzeba wykopać. Niestety wszędzie wokół mam wodę. Dobra, zakopane. Tutaj jest ciężko, bo tutaj jest piasek pod tym. I nie bardzo wiem, jakby to ukryć.
No jak trzeba, to trzeba chyba, nie? Chyba, że to zrobimy pół blokami. Nie mam wyboru. Żeby to ukryć w ten sposób. No coś takiego. No musi tak być. Tu można by było jeszcze dać jakiś płotek. Przy okazji. Nawet zrobię płotek, bo mi się nie chce iść na górę. Niech będzie coś takiego. No jakoś to wygląda. Tak czy inaczej. No nie no, portali tutaj nie zmieszczę tyle, ile istnieje ich. No ale nie bardzo wiem, jak to powiększyć jeszcze bardziej. Tak czy inaczej. Robimy pierwszą dziurę na portal, przygotujmy. Jak to jest tutaj? To jest w ziemię wkopane. Raz, dwa, trzy. Tak. Tak. To jest za duże. No dobra, wiecie co, ja po prostu wiem co zrobię. Przygotuję tego Divine Stone'a i zaczniemy już robić ten portal. Bo ja nie mam bladego pojęcia, jak to rozwiązać. Tutaj mamy te Divine Shards. Bierzemy to wszystko. Jest Divine Stone. Jakieś nowe receptury. Divine Rock, sorry. Sorry. Divine Rock. Jakie ty masz craftingi? Uncrafting? Okej. Okay. Ciekawe, że nowe receptury się odblokowały. A teraz tak. Tu i tu. 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 Jeszcze tu. No i będzie gotowe. No nie, niestety tu się nie zmieści dodatkowy portal. A dobra, ja to przebuduję jeszcze. Będziemy to przebudowywać. Szkoda tylko, że... No nie no, solarny pomysł na pewno nie wypali, to już wiem. No nie, to nie wyjdzie. To na pewno nie wyjdzie. Musimy to rozwiązać inaczej, kwestię oświetlenia. Tak póki co to zakopmy, żeby to też nie wyglądało jakoś bardzo paskudnie. No myślę, że najprościej to rozwiążemy. Postawimy po prostu pochodnie. Tylko jedna pochodnia. Tutaj jest więcej pochodni. Połączcie się. Postawimy po prostu pochodnie na portalu. Ale lepszego rozwiązania nie mam. No i póki co to niech tak zostanie. To się będzie przebudowywało w trakcie, jak będziemy odblokowywali coraz więcej tych światów. Na tą chwilę musi to tak pozostać. No i ja wam przy okazji dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zbudowałem paskudztwo. Ale niestety musi to tak wyglądać. Na razie. Ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć. Jak ja przytrzymać się na odcinku.